Dzień dobry, Jasu, z tej strony, z kanału Masz Minutę, 8 rano, zaczynamy. Jak oglądasz to akurat o 8 rano, to dobrze, raczej możesz to obejrzeć później, bo wrzucę ten film później, bo nie zamierzam się budzić o 8 rano. O co chodzi? Na kanał Masz Minutę wrzucałem filmy, pytałem różne osoby, co sądzą na jakiś wybrany temat i także zacząłem już pytać youtuberów. Pierwszym filmem na tym kanale był taki, że poprosiłem różnych kolegów youtuberów o to, żeby wysłali do mnie swoją jedną minutę na temat tego, jak 2020 rok wpłynął na ich kanały na YouTubie. Czy to, że była pandemia, zmieniło im cyferki na kanałach? Chciałem się dowiedzieć i myślałem, że to dla Was też będzie ciekawe. Tyle, że chciałbym też to Wam pokazać w tym filmie, więc to będzie film lekko archiwalny. Jako pierwszy wypowiada się PewDiePie i od razu mówię, to nie jest tak, że on mi wysłał filmik, bo go poprosiłem. Nie, raczej nie ma takiej opcji. Chociaż akurat on jest tak w miarę luźny, że może mógłby to zrobić, ale nie. Wziąłem jego jakiś filmik z pozdrowieniami świątecznymi czy noworocznymi z 2021 roku i tak to wyciąłem i tak to poskładałem i specjalnie dodałem tak napisy też tłumaczące lekko źle, żeby było, że wiecie, że śmiesznie, że on też dał mi swoją minutę. Nie, no nieważne, zobaczycie to. Więc parę filmów po prostu będę chciał tutaj wrzucić i chciałbym tym filmem zacząć serię na kanał Jasu, która się nazywa Kwadrans z YouTuberem, czyli zapraszam do siebie jakiegoś znanego twórcę i on wypowiada się, odpowiada. Te, które były wrzucone filmiki, 5 lub 6, na tamten kanał, je po prostu tutaj przerzucę, będzie ktoś chciał zobaczyć ponownie, albo może jest ktoś, kto jest tylko na tym kanale, a go tam nie było, to sobie będzie miał frajdę i zobaczy, bo wypowiedzi były, ale od tego zaczniemy i już tam nic nie będę dodawał, po prostu do tego filmu, który teraz przed Wami, dodałem to słowo wstępne, żebyście wiedzieli, o co chodzi, co jest grane. I co, łapka w górę, komentarz dla statystyk, subskrypcja, bardzo mnie to pomoże, bo chciałbym 0 dopisać do swoich 10 tysięcy, żeby było 100 tysięcy, bo tam bym chciał zmienić, żeby był zamiast tego ten przycisk ładny, on będzie podświetlony. A tutaj na górze, zamiast mojego barana zodiakalnego, którego muszę zmienić, bo ludzie się go boją. Nie wiem dlaczego. To jest steampunkowy baran, po prostu. Nic więcej. To nie oznacza żadne piekła szatany, tylko po prostu to jest zodiakalny mój znak zodiaku, baran. Tylko w steampunkowej formie. Nieważne. Tam będzie taki neonowy neon albo światełecka. Zobaczymy o nazwie, no o Jasu, czyli o nazwie kanału. Mój nick. Dobra, bez przedłużania zapraszam Was do obejrzenia tego, co youtuberzy sądzą na temat 2020 roku i ich kanałach na YouTube. I wanted to make a video to just say thank you, first of all, because I'm genuinely thankful for everyone supporting the channel this year. I think it's been a great year for me and I feel like it's not allowed to say that. I had fun. I don't know. No, it was terrible. I hated it. A lot of times I have a really shitty day. And you just feel great. You're like, oh, life isn't so bad after all. How about that? I feel good now. How was your year? Was it good? I want you guys to feel good too. Yeah. I would recommend to set a goal for yourself 5 times a week. Who fuck it? I don't know. That's what I do. I used to do 6 times a week and I found that a bit too much. And that's just kind of the thing. Just find whatever works for you and what you like about it. But yeah, again, huge thank you for everyone supporting the channel. I really appreciate it. I think this year I also want to make clear that I think I've become a little harsher on you guys. I really, really like you guys as well. Okay. That's it. Jako osoba, która lubi szukać wymówek usprawiedliwiających swoje lenistwo, patrzę na zeszły rok jako na swego rodzaju przełom. Jeśli chodzi o swoje podejście do nagrywania, jak i o same wyniki. Kwarantanna i przymus siedzenia w domu dały pole do popisu i dużo czasu na realizację pasji, na które do tej pory mogło brakować czasu. Źle czułbym się z samym sobą, wiedząc, że marnuję ten czas, więc kończąc rok akademicki postanowiłem poświęcić nadchodzące wakacje swojemu kanałowi i sprawdzić, czy dam radę wrzucać filmy codziennie. A jeśli dam, to co taka aktywność mi da? No i dała dużo, bo kanał, który prowadzę prawie 10 lat, zaczął się w końcu
końcu prawdziwie rozwijać, a to najważniejsze, nie czułem, że robię to z przymusu. Zaczęło mi to sprawiać satysfakcję i żyję takim trybem do dziś. Może do tej pory było trochę egocentrycznie, ale sam w sobie na YouTubie za bardzo nie siedzę i nie wiem, jak było u innych. Do obiadu oglądam materiały związane z UFC albo głupie memy. Zauważyłem mimo wszystko i sam to bardzo odczułem, że w październiku zarobki na YouTubie bardzo spadły. Nie wiem, czy tylko mi, ale przeczytałem, że ze względu na pandemię i kryzys reklamodawcy nie wydają dużo hajsu na kampanie reklamowe, a co za tym idzie, mniej pieniędzy trafia do osób, na których filmach te reklamy się wyświetlają. Kogoś to obchodzi? YouTube 2020, kompletnie nie obchodziło, co się działo w tamtym czasie, ponieważ 27 stycznia 2020 roku pożegnałem swojego przyjaciela. Wiele osób powie, ale co ty gadasz, to tylko pies. No może dla ciebie. Dla mnie był jak przyjaciel. Byłem przy jego pierwszych krokach. Byłem przy jego ostatnich krokach. I najgorsze jest uczucie, kiedy coś się z nim dzieje. Ratujesz go, jest wszystko fajnie, ale los znów ci dowala. I przez to niestety oznacza to koniec. Nie polecam tego nikomu. Nie polecam nikomu podjęcie decyzji uśmiercenia kogoś, ponieważ tak będzie lepiej. Siemano, z tej strony Cyfer i dostałem 60 sekund na wypowiedzenie się na temat YouTube'a w 2020 roku. I moim tematem, który podejmę, jest dystrybucja widzów, jak zmieniła się w ciągu tegoż roku minionego. Ponieważ w 2020 naszła wielka zmiana, jeśli chodzi o częstotliwość pojawiania się widzów, oglądania materiałów i tak dalej, ponieważ pierwszy raz w dni szkolne, w dni, kiedy ludzie mają zajęcia, są o wiele wyższe wyniki aktywnościowe widzów, niżeli w czasie wolnym. Jest to spowodowane m.in. zajęciami internetowymi, które sprawiają, że ludzie cały czas są na internecie i mimo, że mają lekcje teoretycznie, dalej oglądają tego YouTube'a, dalej oglądają transmisje na żywo. W wyniku czego w wolne dni raczej ludzi jest mniej, niżeli w dni szkolne i korzystają z tych dni wolnych lub też po prostu rodzina nie pozwala im tyle siedzieć na komputerach co zwykle. Także to jest jedna chyba według mnie z największych zmian w 2020. To była moja wypowiedź. Życzę wszystkim miłego dnia. Cześć! Cześć, jestem Czoklet i prawdopodobnie nie będę oryginalny, mówiąc, że 2020 rok był beznadziejny. I o ile na samym początku starałem się to wszystko jakoś obrócić na korzyść, no bo wiecie, wszyscy będą siedzieli w domu, wszyscy będą oglądali YouTube'a, no bo co będą innego robić, prawda? Więc ja zacznę robić więcej filmów, będę miał więcej wyświetleń i tak dalej, ale zapomniałem o tym czynniku, że nikomu nie będzie się chciało nic robić, łącznie ze mną, więc nie nagrywałem prawie wcale filmów, nic z tego nie wyszło i w sumie to spędziłem większość czasu leżąc w łóżku, oglądając seriale albo grając w Cities Skylines. By the way, bardzo fajna gra, polecam. Ale cóż, na szczęście to już wszystko za nami, mamy cudowny 2021 rok, który jest pod każdym względem lepszy. Prawda? Prawda? Cześć Jasu, witam forum. Mam nadzieję, Jasu, że potrafisz green screena wykluczować. YouTube w 2020 roku. No odkąd ta pandemia się zaczęła? No w grudniu 2019 się zaczęła, ale tak tylko porządnie zaczęło to mieć wpływ jakiś na Polskę zauważalny w... No powiedzmy lutym, marcu. W marcu wszystko się zaczęło tak zamykać, z tego co pamiętam. Liczby były dobre, tak? Bo dzieciaki były już, no, nie chodziły do szkoły, a według mnie to, no, to jest nieuniknione, że zamiast uczyć się na lekcjach grają w CS-a czy coś takiego, oglądają YouTube'a. Tak po prostu zawsze będzie, chociaż myślę, że może z czasem im to się znudzi. Nie będę chciał widzieć wyników matur na przykład za rok albo dwa. Myślę, że ludziom prędzej czy później to się znudzi. Teraz to był dobry rok na to. Dużo twórców na zagranicznym YouTubie się wybiło na naprawdę dobrym kontencie. Tak bardzo jak wideo eseje istnieją od dawna, to wzrost takich kanałów jak Virtual, na przykład Strackmani, w 2020 roku bardzo mnie cieszy. Bardzo się cieszę, że po prostu taki content z opowiadań, taki content mówienia, opowiadania historii, tłumaczenia tego, z lekką manipulacją muzyczną oczywiście. Bardzo fajne są takie kanały ogólnie do oglądania. Myślę, że dobry wpływ generalnie miała na jakość kontentu. Jeżeli poprzeczka na YouTubie idzie do góry, to no to chyba dobrze dla filmów. Dzięki. Mam podobno minutę, żeby powiedzieć coś na temat YouTube'a w 2020 roku, a żeś mi dał fajny temat, bardzo, bardzo prosty. Tak sobie myślałem właśnie, co by powiedzieć na temat YouTube'a.
i wydaje mi się, że YouTube trochę urósł i trochę spadł. Pod jakimi względami? Na pewno pod względami wyświetleń filmów, jeżeli chodzi o ogólne wyświetlenia, z racji tego, jaka sytuacja się stanęła na świecie. Natomiast bardzo mocno upadł pod względem live'ów i tutaj mam na myśli to, że nie ma już tego YouTube Gaming oraz wyszukiwanie live'ów ulubionych twórców jest o wiele cięższe niż to było dotychczas. Teraz, gdy się wchodzi nawet w zakładkę live, jest turbo ciężko znaleźć jakiegoś live'a, przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak ma to reszta, ale ja tak mam, także to jest moja minuta o YouTubie i przez resztę filmu miałem się uśmiechać, także to będę robił. Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Liejpyly i zostałem poproszony o wypowiedzenie się na temat 2020 roku, czy tam 2020 roku w 60 sekund. Będzie to bardzo trudne przy moim słowotoku, monotoku, ale już lecimy. Dobra, już mi 20 sekund uciekło. 2020 rok uważam, że był mimo wszystko całkiem udany, jak na bardzo porąbany rok, przede wszystkim względem tego, co się ogólnie działo na świecie. YouTube ogólnie sobie prosperował w miarę fajnie, natomiast jak to ogólnie na YouTubie bywa, są miesiące lepsze, są miesiące gorsze. Ja ogólnie muszę przyznać, że byłem zadowolony, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, ogólny odbiór w 2020 roku. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, nie wiem, suby, wyświetlenia i tak dalej, to wszystko generalnie było bardzo, bardzo słabe. Algorytmy szalały. I pomimo tego, że ludzie mieli więcej czasu, żeby siedzieć sobie i oglądać swoich twórców, to tak naprawdę działało to wszystko troszeczkę gorzej. I ogólnie, jakbym miał tak podsumować jednym słowem, 2020 rok to był znośny. Przede wszystkim był znośny. Cześć, jestem Tadeusz i mam minutę na to, żeby powiedzieć wam, co się działo u mnie na YouTubie w 2020 roku. Mój YouTube przede wszystkim to są amerykańscy infotainerzy, od początku przede wszystkim John Oliver, Seth Meyers i Stephen Colbert. Z takich moich trzech ulubionych, bardzo, bardzo dużo amerykańskiej polityki, bo to jest taki mój konik, bardzo lubię sobie oglądać z różnych stron, czasem też zupełnie bez stron, czyli po prostu nagrania, ale nie będę ukrywał, że oglądam całą masę takich materiałów. No i też oczywiście moje hobby. Ja generalnie oglądam bardzo mało polskich kanałów, właściwie jedyny polski, ale prowadzony po angielsku, który oglądam, to jest taki kanał, który się nazywa Wrongway, który polecam zresztą bardzo i on się zajmuje pojazdami elektrycznymi, przede wszystkim hulajnogami. Właśnie nie, przede wszystkim to kołami elektrycznymi, na których też jeżdżę, a oprócz tego też hulajnogami elektrycznymi. No i czasem lubię jeszcze pooglądać jakieś rzeczy związane z moim hobby, czyli na przykład malowaniem figurek, a oprócz tego jeszcze bardzo lubię kanały z odnawianiem przedmiotów, to jest taki bardzo, bardzo dziwny ASMR. I tak wygląda mój YouTube. Wielkie wyzwanie? Wielka kopuła? Jaki był YouTube w 2020, tak? Ogólnie taki jak i w poprzednich latach. Mam na myśli około rok 2015, gdy zaczęło to dążyć do tego, czym jest dziś. Niestety raczej platforma nie wróci do poziomu sprzed 10 lat, gdy twórca mógł chociażby bardziej spersonalizować kanał, by ten miał swój charakter i styl. No ale YouTube to korporacja mająca zarobić jak najwięcej, więc nie ma co się dziwić, że idą w tym kierunku, jakim idą. A skoro już poruszyłem temat zarobków, to YouTube w 2020 roku był dla mnie najbardziej dochodowym rokiem, więc pod tym względem na pewno zaliczę go do udanych. Również kanał fajnie się rozwinął w kwestii zasięgów, chociaż nie był tak dobry jak 2019 rok. Druga połowa 2020 to początek ponownego spadku popularności Minecrafta, na którym opiera się jednak mój kanał, jednak aktualnie, gdy mamy kwiecień 2021 roku, ten kanał dalej jakoś żyje i mam nadzieję, że żyć dalej będzie. Nie będę mówił o tym, co konkretnie działo się na tej platformie w 2020 roku, bo po pierwsze te ważniejsze wydarzenia wszyscy pamiętają, a po drugie mamy już 2021 i pod względem kontentu wszyscy są już myślami gdzieś indziej. Natomiast właśnie, myśli. W 2020 roku na świecie działo się wiele nieciekawych rzeczy, a gdy dzieją się nieciekawe rzeczy, to człowiek naturalnie chce odejść od nich myślami. Taką możliwość w tym poprzednim roku z pewnością dał wszystkim właśnie YouTube. W końcu godziny spędzone na oglądaniu filmików słodkich kotków i wszystkiego innego, bo tak teraz będę dzielił content na YouTubie na słodkie kotki i wszystko inne, pozwoliły nam zapomnieć nawet nie tyle o nadmiarze rzeczy, które działy się na świecie, co o niedoborze ciekawszych wydarzeń w naszych własnych życiach, spowodowanych ciągłym siedzeniem w domu. W 2020 roku YouTube jako platforma był dokładnie tym samym co rok czy dwa lata wcześniej, natomiast rola, jaką odegrał w życiu codziennym wielu ludzi, jest zdecydowanie warta podkreślenia. Jak to widzisz, znaczy, że obejrzałeś, obejrzałaś do końca ten odcinek, za co ci serdecznie dziękuję.
Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, który dla Ciebie przygotuję. Cześć, do zobaczenia, trzymajcie się i pa, pa.